Najlepsze końsy do FUT22 kupisz tylko na superkońsy.pl. Z kodem FANTAZY dostaniecie 10% zniżki na końsy. W drugim tygodniu promocji kupujące monety mają szansę na wygranie kolejnych superkart, a na fanpage superkońsy znajdzie się konkurs od Rockbe Icon Moments. Link do szczegółów w opisie. Polecam. Po tym jak w kilku pikach z ikoną z rzędu trafiłem Mateusa 91, czyli króla środka pola, Carlosa Alberto 90, czyli prawego obrońcę do końca gry, Garinczy 92, magicznego brazylijskiego skrzydłowego i Maldiniego w wersji prime, jednego z najlepszych obrońców w grze, myślałem, że to już przesada. Ale mój fart się nie kończy i okazuje się, że dzisiejszy pik z ikoną przebił to wszystko. Pamiętajcie koniecznie o łapce w górę, jeśli będzie ich dużo, to dostarczę wam więcej tego typu kontentu i koniecznie subujcie kanał z dzwonem, by nie przegapić niczego, a szczególnie kolejnych takich trafów jak ten dzisiejszy. Zapraszam do oglądania. No ale jeszcze zanim przejdziemy do fifki, no to moi drodzy, ważna informacja, partnerem dzisiejszego odcinka jest STS, czyli legalny polski bookmacher, oficjalny sponsor reprezentacji Polski, który z okazji zbliżającego się meczu barażowego Polska-Szwecja przygotował specjalną promocję. Otóż z kodem ADRIAN30 otrzymujecie 30 zł na darmowy zakład, ponadto podwojenie pierwszego depozytu do 1200 zł, czyli na przykład wpłacacie 200 zł, a STS da wam jeszcze kolejne 200 zł oraz zwrot pieniędzy za pierwszy zakład do 200 zł, czyli przykładowo jeżeli przegracie, to pieniądze do 200 zł wrócą na wasze konto. Jeśli chodzi o mój typ na spotkanie Polski ze Szwecją, to rozum podpowiada mi, że wyrwiemy ten wyjazd na mundial i Polacy zwyciężą. Co ważne, w regulaminowym czasie gry na takie coś obstawiam sobie 200 zł, jest kurs 2,45, do zgarnięcia mam aż ponad 430 ziko. Moi drodzy, ja naprawdę wierzę w naszą drużynę. Owszem, ostatni mecz ze Szkocją był przeciętny, ale wydaje mi się, że weźmiemy rewanż nad Szwedami za to spotkanie z Euro. A jakie są wasze typy, moi drodzy? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Link do rejestracji na STS-ie znajdziecie w opisie oraz wyświetli wam się on w karcie w prawym górnym rogu. I oczywiście pamiętajcie, jak już będziecie się rejestrować i grać, to koniecznie kod ADRIAN30. A tymczasem lecimy już z odcinkiem. Pierwsze SBC na player pika z ikoną Prime Meat gotowe. To pierwsze SBC jest zrobione za darmo z kart z klubu. Dalej będzie już troszeczkę ciężej. Mamy drugie SBC, ikony gotowe, tym razem ocena 8,4. Tutaj kupiliśmy tylko Aspiliquetę, reszta zrobiona za darmo, no i teraz się zacznie zabawa. Przedostatnie SBC na pika z ikoną gotowe, no tutaj wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy. Łącznie to jest 140 koła. No niestety, tak to jest, jak się nie ma foderu, a się bierze za SBC o ikonę. W każdym razie przepalamy to i lecimy z ostatnim SBC. Ostatnie SBC o ikonę gotowe. I proszę was, docencie to łapką w górę, każdy teraz zjeżdża niżej, nie zostawia lajka. Wykosztowałem się na to niesamowicie, przeliczyłem się troszeczkę z tymi SBC-kami. Zrobiłem 20 paczek 82+, liczyłem tam na jakieś 4-5 walkoutów, ale niestety totalnie nie oddało. I wydałem 300 tysięcy z groszem na to SBC. To bardzo boli, no ale skoro już je mamy, to po prostu to przepalmy i idźmy trafić tą niesamowitą ikonę. I powiem tak, dzisiaj, jako że wydałem na tego pika bardzo dużo pieniędzy, to jeżeli nie będzie karty wartej 700+, to po prostu uznaję tego pika za luza, więc miejmy nadzieję, że coś dobrego wyleci. Ikona pośrednia lub prime do wyboru, po prostu nie przedłużajmy i idźmy ją otworzyć. Pik się otwiera, no i liczę na to, że tutaj w tym momencie będzie jakaś potężna karta. Musi być coś dobrego. To zacznijmy od lewego pika i zerknijmy, co się tutaj kryje, jakie będą te pierwsze statystyki. 70 na 77 fizyczności. Chyba nie ma absolutnie żadnej szansy, żeby to mogła być dobra ikona. Zobaczmy dalej. 90 strzałów. To kolega umie kopnąć piłkę, ale nie jest to zbyt pocieszające. 89 tempa, 82 dribblingu. No coś w kierunku Owena bym szedł. Right. Dobra, teraz prawa zostawimy sobie środkowego na koniec. Kto się tutaj kryje? I uwaga, pierwsze staty! Zabierzmy sobie tą trzecią ikonę w ciemno. Nie wiedząc, co tak naprawdę zabieramy. Cyk, wyłączamy podgląd. Teraz do góry. Klikam A i teraz wysyłamy ikonkę do klubu. Pobierzemy Anglię na start, bez przedłużania, będzie Anglik, to trudno, nie oszukujmy się, jest duża szansa, że to będzie Anglik. Zobaczmy, co tu jest. Nie ma Anglika. Okej, okay. Powiem wam, że jestem jeszcze odważniejszy i sprawdzę, czy to jest Hiszpania. Czy to jest Hiszpania? Nie, jest to Hiszpania. I jeszcze Włochy, dobra, sprawdźmy Włochy. Maldiniego Prima mam, więc tutaj mógłby być tylko Maldini Meat. A każda inna karta, no to jest totalny luz. Włochy. Okej, okay, Maldiniego Prima, tak jak mówiłem, mieliśmy. Przejdźmy do reszty narodowości, lecimy po kolei. Czyli została nam tylko Argentyna, Brazylia, Francja, Niemcy, Holandia i Portugalia. Zaczynamy od Argentyny. Zobaczmy, czy to będzie zawodnik z tej narodowości właśnie. Nie.
Marlona Baby, który już w klubie od dawna jest. Teraz może wyeliminujmy sobie takie jednostki jak Mirosław Klozet na przykład. No większość kart w sumie jest taka, że raczej bym tym nie pograł. Więc zobaczmy, czy to są Niemcy, oby nie Mirosław Kloze. Mateusz, który też już był, który też już jest od dawna. Myślę, że teraz jakaś Portugalia, bo w Portugalii tylko Eusebio jest dobrą opcją. Figo Prime jest znośny, no a reszta byłaby fatalna. Zobaczmy, czy to będzie Portugalia. Nie jest to Portugalia. Okej, widzowie. Dobra, zróbmy tą Holandię, bo mi się wydaje, że tutaj wyskoczy jakiś van. Ale czy to będzie Van der Sar w midzie na przykład? Bo w Prime byłby duplikatem, bo już mam. Czy to będzie Van Basten, czy Van Nistelrooy? To jest główne pytanie teraz. Holandia. To nie jest Van der Sar w Prime, tak jak już mówiłem, był. Jeżeli Francja, to raczej będzie dobrze. Ale zobaczmy. To nie jest Francja. Desai i Cantona już byli. Więc widzowie, trafiłem w Brazylię. Są teraz dwa scenariusze. Jeden, w którym jestem totalnym zwycięzcą, bo trafię topową ikonę typu Pele, Ronaldinho lub Nazario. A drugi jest taki, że będę totalnym przegranym, bo tu może być Sokrates, Rivaldo albo nie wiem, Kaka Mit na przykład, nie? To już jest pewne, że trafiłem brazylijską ikonę, ale jaką? Ale jaką? Przekonajmy się, Brazylia! Ronaldinho! Tak jest! Mamy Ronaldinho! Czwarta brazylijska ikona w tej FIFA trafiona! Spójrzcie, jaki to jest zespół Brazylijczyków! Garincha, Ronaldinho, Carlos Alberto, Roberto Carlos. Wszystko to w pikach lub paczkach z ikoną. Ronaldinho Gaucho Meat, ależ to jest karta! 5 gwiazdek sztuczek. Chło, znakomite statystyki. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii, jeżeli chodzi o prime umiejętności piłkarskich. Prawie 2 miliony, no nie no. Najlepsza ikona trafiona w tej FIFA. Tego też się nie spodziewałem. Warto było wydać 300 tysięcy na tego pika, widzowie. Oj, warto było. Warto również skorzystać z promocji od STS, o której już wcześniej wspominałem. Jeżeli jesteś pełnoletnim widzem mojego kanału, to pamiętaj, kod ADRIAN30 daje wiele korzyści. Link do rejestracji na STS-ie macie w opisie, także jeżeli ktoś chce korzystać, to zapraszam. No a teraz lecimy już z dalszą częścią odcinka, między innymi z dwoma pikami, torby kampanii i nagrodami za Division Rivals. Atrakcji ciąg dalszy, przechodzimy do nagród za Division Rivals. Tak obecnie prezentuje się mój skład. Ronaldinho już przetestowałem, 11 spotkań, 8 bramek, 4 asysty, wszystko to zrobił w Division Rivals właśnie i testowanie tej karty było jedną wielką przyjemnością. Mam nadzieję, że w nagrodach nam co nieco wyleci, po nagrodach zrobimy sobie jeszcze te dwa nowe piki. No i moi drodzy, zabierzemy sobie opcję z niewymiennymi paczkami, ponieważ przyda się jakiś ewentualny foder na przepałkę, także zabieramy sobie dwie paczki za 100 niewymienne i dwie te paczki, duże złote paczki piłkarzy premium. Miejmy nadzieję, że coś niecoś w tych paczkach będzie. Pierwsza paczka za nagrody, za rivalsy, a w niej dostaniemy ekrany, więc na spokojnie zaczynamy w tych nagrodach. Szału nie ma na razie, bo jest tylko Luis Alberto, ale 8-4 nie jest zła, spoko. Kolejna duża złota paczka piłkarzy premium. Miejmy nadzieję, że pójdziemy z overallem w górę, także ktoś wyżej oceniony niż 8-4. Jest karta fantazy! Urwaj, oj, to jest Jimenez, okej! 90 Jimenez trafiony w paczce i to jest kolejna bardzo dobra, niewymienna karta obrońcy, jaką będę miał w klubie. Ja mam już tutaj niewymiennego Rubena Diasza Toty, niewymiennego Maldiniego Prima, niewymiennego Desaiego Prima. Teraz dochodzi do całej tej grupy Jimenez w wersji Food Fantasy. No jest to świetna informacja, jest to świetna paczka, jeszcze McGregor w paczce, jeszcze David De Gea 8-4 overalla. No bardzo, bardzo przyjemna paczka. No i ten Jimenez, ciężko powiedzieć, co z nim zrobię. Raczej on w niedługiej przyszłości, jak wyjdzie znowu jakaś ikona, pójdzie na przepałkę. Nie ukrywam, mając tak dobrych obrońców, jak i wcześniej wymieniłem, ciężko będzie znaleźć miejsce w składzie dla Urugwajczyka, ale paczka top. Czas na tą najgrubszą artylerię. Miejmy nadzieję, że skoro w tych paczkach słabszych przed chwilą tak dobrze oddawało, to w paczkach za 100 będzie jeszcze lepiej. Nic bardziej mylnego. Nie ma walkoutu, są tylko ekrany. Thiago Silva 8-5, no dobrze. Chociaż 8-5 overalla, więc mogło być gorzej. Ostatnia paczka za rivalsy, znowu za 100 tysięcy monet o takiej wartości, znowu niewymienna. I mamy walkout 8-8+, fantastycznie. Brazylia SPD, Casemiro 8-9. No git, naprawdę git. Myślę, że mogę te nagrody uznać za udane. Był Jimenez Fantasy Food, teraz jest Casemiro. Jeszcze jest Inform, jeszcze jest karta Man of the Match. Fajnie. To są naprawdę, moi drodzy, przyjemne nagrody za Division Rivals.
O, jest Warcraft, okej, okay, klasa. Elegancko, Riyad Mahrez 8-6. Pięknie. I co tutaj? Walkout znowu, dobra, elegancko. Dwa walkouty za ważne mecze, widzowie. Jorente wymienny. Po nagrodach za Division Rivals, po paczkach za ważne mecze, przyszedł czas na pierwszą torbę kampanii Player Pick. Tam oczywiście o trafienia karty Headliners tutaj przede wszystkim. Jak dla mnie to jest jedna z lepszych opcji, te Headlinersy tutaj. I karty oczywiście Fantasy Food z nowego eventu. Oprócz tego m.in. karty Adidasa, Once to Watch i coś tam jeszcze chyba jest, bodajże karty FTTF. Co nam wyleci? Przekonajmy się. Przepalamy to SBC zrobione z kart z klubu na szczęście, także nie musieliśmy się tutaj na to jakoś wykosztowywać. Będzie dobrze czy nie będzie? Bez przedłużania, przekonajmy się i uwaga, co mamy? Mamy też TG na 9-2 i dla mnie to jest, moi drodzy, zdecydowanie win, bo to będzie fajny foderek na przepałkę. Ja mam Van der Sara w prime na bramce, więc myślę, że Niemiec będzie tylko i wyłącznie na przepał na jakieś SBC o ikony, jeżeli takowy wyjdzie. A jako, że ja mam duże szczęście w tych pikach z ikoną w ostatnim czasie, co zresztą widzieliście, no to zrobimy sobie na pewno taką ikonkę znowu. No jest to win moim zdaniem, bo foder pod SBC idealny. No i idziemy robić drugą taką paczkę, czy tak właściwie drugiego takiego pika. Także pik się otwiera i zobaczmy, co tutaj dostaniemy. Mam nadzieję, że będą jakieś przynajmniej ciekawe kolory tych kart. Także może najpierw odsłońmy sobie właśnie sam dół, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o kolor karty. I tutaj to jest karta RTTF. Tak, bo tutaj jeszcze karty RTTF lecą, tylko to jest ta karta RTTF z Ligi Konferencji. A tutaj karta Once to Watch niestety. Jeżeli chodzi o OTW, no to by musiał być jakiś Cristiano Ronaldo lub Messi, żeby tutaj mówić o jakimś grubym zwycięstwie. A jest 61 podań, 81 fizyczności. Oj, słaba karta. Konate 8-2. Ajajajajaj. No nie no, tutaj to wygląda fatalnie. I raczej tutaj też wielkiego boom nie może, może nie być, ale powinno być lepiej niż w przypadku Konate. Kto to jest? Kto to jest? Ty, to są jakieś dobre staty. Świetne tempo, świetne strzały. Dobry dribbling. Kim ty jesteś? Chyba Vardy. Vardy 9-2. Let's go! Ależ to był dobry pick, widzowie. 3 sztuce, 4 słabszej. No karta, którą ja raczej grał nie będę. Ale to jest 92 overalla i on jeszcze może dostawać upgrade'y, jak Leicester będzie robiło awanse w lidze konferencji. I to jest karta warta 180 tysięcy końców. Winek, podwójny winek. 2 razy 92 overalla tutaj trafiliśmy, widzowie. Opłacało się, oddało zdecydowanie. Ale ostatnio szczęście dopisuje w tej grze.